Razem z Szymonem i Pawłem będę mieszkał następne 8 dni w tym kamperze, objeżdżając jeden z najpiękniejszych państw na świecie. Islandię. Chcemy zobaczyć tam niesamowite rzeczy, takie jak aktywny wulkan, najniebezpieczniejsza plaża świata, wieloryby i wiele, wiele innych rzeczy. Dodatkowo mieszkanie w kamperze okaże się być trudniejsze niż się wydaje. To jest piękny wyjazd. Po przylocie na Islandię pierwsze co musieliśmy to dostać się do wypożyczalni, żeby odebrać kampera. Chcieliśmy iść z buta, ale rozpadało się. Mamy tam jakieś 5 km i pada. Więc łapaliśmy stopa. No i ku naszemu zdziwieniu po 10 minutach zatrzymał się jeden. I uwaga, był to Polak. Mocna kontrola na lotnisku, nie? Jak się czuję, to psy wąchają, 3 razy cię sprawdzają. Zależy skąd. Aha. Nasza przygoda w Islandii zaczęła się dobrze. Pan Robert pomógł nam dojechać do wypożyczalni, ale przy odebraniu kampera pojawił się pierwszy z wielu problemów. Szymon, powiedz, jaki jest problem? Dalej lotko psy czy kamper? No tak jak mówiliśmy, że będzie. Te czerwone siedzenia, które widzicie, nie rozsuwały się tak jak powinny, a gościowi została dźwignia w ręku, co naprawił na trytytki. Oraz łóżko nie chciało się rozsuwać, no i w takim stanie go odebraliśmy. Wow, ten kamper jest niesamowity! Tak prezentuje się na zewnątrz, a tak w środku. Z przodu oczywiście 2 siedzenia, z tyłu zlew, lodówka i jeszcze schowany palnik gazowy, na którym można zrobić sobie szamę. Siedzenie, które się rozkłada i robi się łóżko na dole i łóżko na górze, które też się rozkłada, a przynajmniej powinno. Pierwsza jazda kamperem! Co się od... Dana. Poradnik, jak sterować vanem. To jest taka pompa, że ja p***. Ale panowie, ktoś mnie kieruje. Czekaj, a właśnie, ja nie wiem, gdzie jechać. Co śmieszne, kierowcą kampera był Szymon, czyli chłopak, który najkrócej z nas ma prawo jazdy i nigdy w życiu nie prowadził większego samochodu niż taki osobowy. A my zaczęliśmy od przygotowania się, więc jedziemy do sklepu kupić tanie jedzenie, bo Islandia jest fest droga, a my już za dużo wydaliśmy na to. Ja ten był upośledzony taki. Wygląda, jakby był trochę upośledzony. No mówię, zobacz, jaki taki grubiutki. Pasuje do nas. Po zakupach pojechaliśmy odebrać poduszki i kołdry, bo nie wiedzieliśmy, że nie ma tego w zestawie z kamperem. A głupi ma zawsze szczęście i okazało się, że tata naszej znajomej mieszka na Islandii, więc pojechaliśmy zapytać się go, czy może coś pożyczyć. Pokażcie zdobycze, co my tutaj mamy, proszę państwa. Ile mamy poduszek? Jedną poduszkę. Ale to lepiej niż 3 poduszki i jedna kołdra, nie? Lepiej. Po ogarnięciu podstaw szukaliśmy atrakcji, o której wspomniał nam Robert, który wziął nas ze stopa. Ale robiło się już ciemno, więc pojechaliśmy do najbliższego miasteczka zaparkować gdzieś na parkingu i podekscytowani przygotowaliśmy się do pierwszej nocki w kamperze. I Paweł, test. Oh, fuck. Górne łóżko. Ej, dobra, jednak nie jest tak. Jak to się jednak nie jest tak wygodnie. Ja o fuck. Myślałem, że więcej miejsca. Nie, no ja się boję teraz podnieść. Ej, nie, szczerze wyrównał się poziom, bo było krzywe, a teraz jak się położył, to jest prosto. Ej, nie jest tak dramatu, jeśli chodzi o zimno. No nie wiesz, dla mnie git na przykład jest. Kranu z kranu, nie? Chyba. Na dół, tak? Na dół, no. I musisz zainicjować. A że mocno muszę? Nie mocno, tylko na dół. O, o dobra, bo się spali. 10 godzin później. Nie gotuje się? No nie za bardzo. Ciu. Olo owsiana. Najdłużej robiona owsianka chyba w moim życiu. Będziesz miał. Idź. Chcesz? Nie. Ciepło ci będzie. Nie, idź, no, już co spać, chcesz? Bo pierdolisz głupoty. No nikt nie będzie, zamknij mordę. Ale mówiłem do niego. A, to zamknij mordę. Ogólnie byliśmy podekscytowani na tą przygodę. Mieszkanie w wanie i objeżdżanie Islandii brzmi super. Ale niepokoił nas fakt, że nie wiedzieliśmy, jak funkcjonować w takim wanie. Bo nie wiedzieliśmy nawet, jak włączyć ogrzewanie. A na zewnątrz były 2 stopnie. Więc noc była ciężka. Obudziliśmy się o 5 rano, bo nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak zimno. Ja w czapce w ogóle. Ej, gładzie. Ja też się chciałem obudzić. Tak, golfem się okryłem całą mordę. I tak tylko mówi, ale mam zimny łeb. Normalnie lodowaty. Źle zimno. Spanie w zimnym samochodzie to nie było nasze spełnienie marzeń w tamtym momencie, więc
o tej godzinie też zaczęliśmy dzień i zaczęliśmy w końcu zwiedzać rzeczy z naszej listy. Tutaj też będzie w lewo. Teraz od razu? Tak. Słuchajcie, teraz jest idealny moment na reklamę, bo idealnie to pasuje do tripa. Surfshark VPN pozwala na łapanie najlepszych okazji podczas zakupu w internecie. Więc jeśli chcesz na przykład kupić jakiegoś tripa, czy zabukować hotel, czy furkę, bywa tak, że zmieniając lokalizację, wyjdzie ci to po prostu taniej. No i z inną lokalizacją możesz również oglądać rzeczy, które na przykład nie są w Polsce dozwolone, czy gdzieś tu na YouTubie, czy na Netflixie, na różnych streamingach. Dodatkowo chroni prywatność w sieci, więc podczas przeglądania internetu z publicznego Wi-Fi jesteś bezpieczny. A my na przykład podczas tego tripa bardzo często używaliśmy Wi-Fi. Wi-Fi. Jako, że jest Black Friday, to macie dodatkowo do 6 miesięcy za darmo, jeśli użyjecie kodu Radek. Więcej informacji i link macie w opisie. Zapraszam. A my lecimy na dalszą przygodę w Islandii. A mi się wydaje, powiem, że to spadniesz zaraz z góry, nie? Wyruszyliśmy w drogę i naszą pierwszą rzeczą na liście były gorące rzeki. Dlaczego tak bardzo chcieliśmy je odwiedzić? Dowiecie się oczywiście na miejscu. A teraz dowiecie się, co robiliśmy, jak chciał nam się siku. Nie tak! Kurwa! Weź ty polejesz kampera. Sikałem kampera, sorry chłopaki. Ale to idzie dziwnie z wiatrem. Z punktu A do punktu B dojechanie często zajmowało nam kilka godzin, bo mimo że Islandia powierzchniowo to 1/3 Polski, większość czasu nie ma nic poza ulicą i ładnymi widokami. Dziwno mi w mordę, jak to na Maltę. A kiedy dotarliśmy na miejsce, gdzie miała być atrakcja, okazało się, że jest tam jeszcze długa droga z buta. No tam się kąpią, ej. No patrz, widać łby. Dotarliśmy go na te terby. Byliśmy pod mocnym wrażeniem gorących źródeł. Na dworze zimno, temperatura około 4 stopni, wiatr i śnieg, a my nago wchodzimy do bardzo ciepłej wody, która płynie prosto z wnętrza ziemi. Po czasie siedzenia tam widzieliśmy, że dużo ludzi idzie dalej tą drogą, więc też poszliśmy, żeby zobaczyć, co tam jest. Sauna koniecznie. O kurwa, jaki debil. To jest wrzątek. Musimy dalej trochę. Naprawdę jak gdybyś wrosonek siedział, nie? Ale jak się wychodzi, to jest takie chwilowe przyjemne. Nie, takie może być. No jest. To się kręci w głowie. Szok na organizmu, no. Gorące termy bardzo nam się spodobały i trochę tam posiedzieliśmy, łącząc się z naturą. Więc jedną rzecz z listy zrobiliśmy, a w drodze na następną zobaczyliśmy to. Dobra, tam stopowicz jest. Weźmiemy. Dziewczyna była ze Słowacji, więc gadaliśmy trochę po polsku i trochę po angielsku. Thank you very much. Enjoy your journey. Bye. 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 Pa pa. Był dobry vibe, nie? Ona miała dobry vibe. No. Miała zajebiste, by z nami się dogadała. A my pojechaliśmy zobaczyć wybuchający gejzer. Ole je. O kurwa. Co to za atrakcja? To jest to? Stopało? To jest to. No to zajebiście, idziemy coś zjeść. Bo fenomen chyba polega na tym, że natura jest zdolna do takiego wybuchu, nie? No ale my też jesteśmy zdolni do takiego wybuchu. I później mój pierwszy wodospad w życiu. Jeden z najbardziej popularnych tam, choć z daleka nie robił aż takiego wrażenia, ale... Dopóki się do tego nie podejdzie, to się nie zdaje sprawy, jak mocne to jest. To się, jak to nawala, bo to aż tutaj wodą tryska, nie? No i chciałem poczuć jego potęgę z bliska. Daleka, ale mały ten, budynek ma dnia opłacona, na niego idzie jak stoję. A obok znajdowało się takie cudo, w co ciężko było mi uwierzyć, bo wyglądało to po prostu jak z jakiegoś filmu. W środku ludzie poprosili mnie, żebym zrobił im zdjęcie. Nagrywam to.
Pierwsze wodospady w moim życiu były naprawdę ładne, a kolejny na naszej drodze był opuszczony basen, w którym jest ciepła woda. Ale już się ściemniało, więc pójście tam nocą w góry, bez dobrego oświetlenia, byłoby bardzo nieodpowiedzialne. Nic nie widać, jak na niego lampę daje. No to nawet nie widać, że do góry są. To normalnie idzie w góry na ślepo, nikt. Dziwne. Zobacz, jesteśmy w szatni. No i właśnie jakieś ziomki też były. Dobra, chodź, chodź, zobaczymy wodę. Czemu nikogo nie masz? Tam ktoś stoi, wygląda jak przerażająco. No. Dobra, zobacz, czy jest woda ciepła. Pamiętacie, jak poprzedniej nocy nie wiedzieliśmy, jak nastawić ogrzewanie i nie mogliśmy spać, bo było giga zimno? To nie ruszyliśmy się wcale z tego punktu i dalej nie odkryliśmy, czy da się jakoś ogrzać wnętrze poza nagrzaniem od silnika, które się wychładza po godzinie. Więc coś próbowaliśmy kombinować. No co, głupiec już to? Nie, no to się nie dobrze spało. Uuu, ej panowie. Co? W sumie jakby jakoś tym materacem, tym nieużywanym, to zakryć tą szparę, tak? Jak? Tak go ustawić pomalu. Aha, płasko, o k***a. A to się zmieści między łóżko? Dobra, jest misja, dawaj, właź do góry, jest mi spanie. Ej, ale to skupię, bo i tak muszę ten materac jakoś sunąć. Aha, no to cofnijmy tą całą akcję. No nie tak, już jesteśmy w trakcie, już nie możemy cofnąć tej akcji. Akcja się nie udała, więc kolejna noc była bez ogrzewania. Ja pier... Czwarta godzina, wszyscy wstaliśmy, bo jest tak zimno, to jest niepojęte, nie? Szymek teraz odpalił ten samochód, żeby nagrzać go trochę. Straszne to jest. To zimno zaczęło nas powoli przerażać, ale w zamian dostaliśmy piękny wschód słońca w drodze na najniebezpieczniejszą plażę na świecie. A przez to, że uczy się latać z dronem, to jechaliśmy tak wolno, że wyprzedził nas autobus. Na miejscu okazało się, że jednak to nie ta plaża, ale i tak była godna uwagi, bo czarny piasek, a raczej kamienie oraz fale, które są dużo większe i silniejsze niż te w Polsce, budził respekt. O kurwa! A weź się tam w dol. Ja też się wpierdolę z tobą. O kurwa! Czuliśmy się tam trochę jak takie beztroskie dzieci, które są wolne i wszędzie potrafią znaleźć zabawę. No i zrobić sobie zdjęcie oczywiście. Kolejną atrakcją tamtejszego dnia był wodospad Skogafoss. A wiesz, że on ma tylko 60 metrów? Wow, największy dopiero... na Islandii ma... 227. 200, no 250 albo 220 coś, no. Bro, i tak robi wrażenie, jak ci ludzie tam wchodzą po tym, zobacz. I my też tam będziemy wchodzić. No tak, raj, stary, jak sobie mówisz raj? No, tak. Tego kręca, tylko jeszcze takie 30 stopni, nie? I idziesz, no, ciebie, tak. Idziesz sobie nago tak tutaj. Bo... Trafiliśmy na idealną pogodę, gdzie mogliśmy zobaczyć go wraz z tęczą, co w ogóle wygląda nierealnie. Ale wieje! Ale to i tak lepsze wrażenie robi, no. Najniebezpieczniejsza plaża na świecie. Normalnie, podchodzisz i cię zabija plaża. Zagrożenie średnie dzisiaj. Są takie fale, stąd widzę. Jak będzie, jakby był czerwony, czyli największy punkt, to zobaczcie, gdzie jest plaża. Tam jest woda. I dotąd też. I tutaj, jak jest czerwony, to nie można tego przekraczać. Bo inaczej wychodzicie na pojedynek z naturą, a bywały takie przypadki, że po takim przekroczeniu kogoś już nie znaleźli. Tutaj macie kilka przykładów na to, jak woda potrafiła niespodziewanie zaatakować człowieka. Jak się patrzy na te fale,
to mogłoby mnie to zabić, bez kitu. Jakby mnie tak wzięła, szmata Nelsona by mi założyła, RKO jakiś pod wodą i by mi nabiła na kamień, to serio mogłoby być niebezpiecznie. I choćby tego dnia nie mieliśmy pogody, która zakazuje wejścia, to i tak widać tą siłę. Ta fala, zobacz w ogóle, patrz jak ta fala idzie. Ja bym tak aż ten. Załamuję. W przeciągu ostatnich 20 lat naliczono ponad 130 osób zabite przez tą plażę. Dobra, my jesteśmy teraz tutaj, tak? Ogólnie Diamond Beach jest w połowie tego lodowca, z tego co pamiętam. To jest kurwa godziny drogi, no ona. Naszą ostatnią atrakcją tamtego dnia była diamentowa plaża. Diamentowa plaża, bo no wygląda tak, jakby były diamenty. Wszędzie zobacz, pokaż na plażę. Leżą wszędzie. No i w wodzie masz o części lodowca, więc to jest kurde rare f***. Co to pała powieś, bo ty lubisz takie ciekawostki. Nie, ja nie powiem. Spierdajcie. Nie ci kochaj, to jest. To jest. Ej, ale ten jest chyba najładniejszy dotychczas, który widziałem. Bardzo miałbym go do domu, ale. Mamy ludzie, nie? Zobaczcie, jak to się rusza wszystko te lodowce. No my chcieliśmy tu mocować. No i mimo, że robiło się już ciemno, to rzuciliśmy okiem również na lodowce. A pożar, wtedy by się tak spało, nie? Sprzątaj to! No nic tu nie ma, Bierz makaron na podłogę. No to nie wiem, zlizuj to jak ci się nie podoba. Się. I tak zaraz to wymieciemy. Jeden ten patrz. Siedzi tak jak bułkę i zepisz. Za chwilę tu. Zrobię za fartę. Kurwa. To się nagrywa. Nie, to się nagrywa. 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 Jaki syf to jest. O kurwa. Nie się syf moje miejsce. Stary kurwa. Dziwisz się i nie bez tych samych rzeczy od trzech dni. No w sumie tak. Kurwa, nie myjemy. Że my jesteśmy jak te miski, kurde. Od trzech dni się nie myliśmy tak jak one, nie? Koniec. Nasera. Sera. Finalnie Radek i Paweł pogodzili się po dwóch minutach. Stolik wezmę. Szymon wziął stolik. Zjedliśmy i szykowała się kolejna noc w lodówce. Ale mogę wam zdradzić, że to ostatnia noc, bo w kolejnym odcinku odkryjemy tajemnicę ogrzewania kampera, zwiedzimy kolejne cuda natury oraz spotka nas bardzo niemiła niespodzianka. Co jest k***wa ty? O k***wa. Wyjebali nas z parkingu. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out now.